Witam Was tutaj, cześć i cześć wciąż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Cities Skylines PlayStation 4. Z tym, że to jest ostatni film na kanale Avizonosz. Z tej oto i gry i z wszystkich gier, które kiedykolwiek nagrywałem na kanale Avizonosz. Wszystko się przenosi na nowy, drugi kanał, Planę Avizonosza, gdzie będą zupełnie inne serie, niepowiązane z tematyką warszawską, przynajmniej wprost nagrywając z drona. I ogólnie mówiąc o tym, co się dzieje w mieście, tu będę budować, grać i inne rzeczy robić. Kanał Plana Wiznosza tego samego dnia, kiedy oglądacie ten film, będzie mieć najprawdopodobniej pierwszy film już z Cities Skylines PlayStation 4, kolejny z tej samej serii, którą tutaj nagrywaliśmy, więc spokojnie dalej będziemy budować to miasto, rozwijać i możliwe, że też w przyszłości rozwiniemy o kolejne 25 kafelków na PlayStation 5. Co do Cities Skylines 2, powiem tylko to wyłącznie tyle, że chciałbym pograć, na pewno, ale nie jestem w stanie kupić specjalnie pod to komputera, żeby dało się to robić. Na PS5 zostało to wszystko opóźnione, więc PS5 też jeszcze nie kupuję, natomiast to nie oznacza, że nie chciałbym zagrać. Chciałbym oczywiście, ale no jak nie mam na czym grać, no to nie zagram, tak? A próbowałem na moim komputerze, jest tylko kilka FPS-ów, na Nvidia, też to nie działa, bo mam swój internet w domu. No i czekanie po kilka ładnych godzin, czekałem tydzień, żeby się zalogować do serwera za darmo, żeby sprawdzić, czy to działa, i nie działa zbytnio to u mnie, więc powiem tyle. No, pograłem chwilę, zanim mi zerwało połączenie internetowe i nawet nie było źle, faktycznie ciekawa gra. Ja nie miałem bugów zbytnio dużo, bo gra mi gorzej działa, bo po prostu nie chce się odpalić, więc to jest chyba większy problem niż jakiekolwiek błędy w grze. Wbrew temu, co w internecie piszą, według mnie największy problem jest to, że u większości osób raczej ta gra nie działa na tych komputerach, nawet jeżeli nie są aż takie złe, więc to chyba jest największy problem tej gry, jak to ładnie ostatnio podpisałem. No, może być to ciekawa gra, ale musi najpierw działać komuś, a to chyba jest największy problem, żeby ocenić, czy gra dobrze działa. Jeżeli nic nie działa w ogóle, no to jak masz oceniać błędy w grze? Natomiast mniejsza z tym, kiedyś na pewno chętnie zagram, pewnie na PS5 już dopiero. Natomiast wszystkie najnowsze, wszystkie nowe filmy z Cities Skylines będą już teraz na kanale Plana Wiznosza. Też tam będzie przeniesiona seria Przygoda Wiznosza, która od kilku lat tak sobie czeka na kolejny odcinek, ale spokojnie wróci. No i LEGO JVC też powinno się już na tamtym kanale pojawić, z tym, że to jest jeszcze chwila, bo będę nad tym pracować. Więc tam dosyć dużo nowości, ciekawych serii, zupełnie innych. Jak chcecie zobaczyć, to wejdźcie tam. Macie do tego kanału teraz link w opisie. W karcie już pewnie mieliście wcześniej, jak o tym mówiłem, więc na spokojnie już tam też możecie wchodzić. Zapraszam bardzo serdecznie. No i co ja mogę powiedzieć? Teraz wszystko tam będzie po nowemu się odbywać i filmy ze Skylinesów planuję, aby się pojawiały teraz regularnie na tamtym kanale, nie tak jak tutaj raz na miesiąc lub dwa, tylko faktycznie, żeby się pojawiało to najlepiej raz w tygodniu. Ze Skylinesów 2 chciałem robić dwa odcinki w tygodniu, ale skoro mnie nie działa, no to chociaż z jedynki będę chciał grać, jakoś może mi się to uda zrealizować. Choć nie będę ukrywać, że to nie jest łatwe jeszcze z pogodzeniem studiów w tym momencie, ale no cóż, coś jak studiów też. Przecież tak źle nie może być. Dobra, to było tyle w temacie i pewnie jakiś dzisiaj jeszcze film będzie, albo już był jakiś film, nie wiem, kiedy wy obejrzycie ten film, na pewno chwilę przed emisją pierwszego filmu na tamtym kanale. I wiem, że już tam parę z was jest, tam też się pojawiają sondaże, posty i inne bajery. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale lub na kanale Plany Avizonosza. Cześć!